Bielscy strażacy uroczyście uczcili swoje święto. W sąsiedztwie Bielskiego Centrum Kultury jeszcze w tym roku powstanie dwupoziomowy parking. Trwa remont ulic Świętej Trójcy oraz przyległego do niej odcinka Cieszyńskiej. W Książnicy Beskidzkiej uroczyście uczczono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Tymczasem niemal w przededniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej na pierwszym piętrze Książnicy otwarto ciekawą wystawę poświęconą tej najgłośniejszej ostatnio grze zespołowej. Bielscy strażacy uroczyście uczcili swoje święto. Obchody Dnia Strażaka odbyły się zwyczajowo w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Podziękowania za pełną poświęcenia służbę złożyło zebranym na placu apelowym zawodowcom oraz ochotnikom nie tylko szefostwo tej formacji, ale także władze miasta. Tegoroczne święto strażaka wypada w okresie szczególnym. Jest to okres 20-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. W okresie tych dwóch dekad, jak wiemy, zmieniły się formy działania, zmieniło się wyposażenie, zmieniła się baza. Cieszymy się, że nasza Państwa Straż Pożarna miasta i powiatu bielskiego, jak również siedziby ochotniczych straż pożarnych przeobraziły się w tym czasie. Albo są nowe, albo są po kapitalnych remontach. Cieszymy się, że ta baza w wyposażeniu, jeśli chodzi o sprzęt, też uległa naprawdę nowocześnieniu. Cieszymy się z tego i chciałem powiedzieć, że samorząd, który zawsze wspierał, będzie w dalszym ciągu wspierał Państwową Straż Pożarną. Życzymy wszystkim, żeby następne dekady, następne lata działania straży były równie owocne jak te ubiegające dwie dekady. Święto Strażaka to idealna okazja do wręczenia resortowych odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Nie inaczej było i tym razem. Podsumowano także minione 365 dni. Statystyki pokazują, że pożarna została tylko w nazwie, bo w tej chwili tylko około 25-30% są to działania związane z likwidacją skutków pożarów. Pozostałe interwencje to są działania związane z likwidacją skutków wypadków drogowych, katastrof, powodzie, wichury. No właściwie cały przekrój ratownictwa oprócz gaszenia pożarów w tej chwili realizuje Państwowa Straż Pożarna. W sąsiedztwie Bielskiego Centrum Kultury jeszcze w tym roku powstanie dwupoziomowy parking. O kłopotach z parkowaniem w rejonie Domu Muzyki, szczególnie w dni, w które organizowane są tutaj koncerty, wie chyba każdy, kto przyjeżdża na nie samochodem. Dzięki pozyskaniu przez ratusz europejskich funduszy, w tym roku sąsiadujący z Becekiem Park Słowackiego przejdzie gruntowny remont, a przy okazji na miejscu starego placu parkingowego powstanie nowy obiekt dwupoziomowy. Koszt całkowity rewitalizacji parku oraz budowy parkingu to 9 milionów złotych. No w związku z tym, że ten parking, który w tej chwili jest po pierwsze za mały, projekt przewiduje zwiększenie praktycznie dwukrotnie ilość miejsc tych parkingowych, a żeby to nie było na jakiejś dużej przestrzeni, przyjęto koncepcję, żeby ten parking był właśnie na dwóch poziomach. I takie rozwiązanie będzie, że będzie to jakby półtora poziomu z tego względu, że część parkingu będzie, połowa tylko parkingu będzie wkopana w ziemi, natomiast ta druga część będzie nad ziemią i to gdzieś wyniesie tylko gdzieś około 2,5 metra. Dla ilu samochodów? No 120 samochodów, około 120 samochodów na tym parkingu będzie mogło się zatrzymać. Trwa remont ulic Świętej Trójcy oraz przyległego do niej odcinka Cieszyńskiej. Znika kolejny odcinek asfaltu z Bielskiej Starówki, a tym samym ta część miasta jeszcze bardziej nabiera staromiejskiego klimatu. Remontując przylegające do budynku sądu ulice, drogowcy na zakończenie robót położą kostkę brukową. Przystąpiliśmy do remontu dwóch niedużych uliczek Świętej Trójcy i krótkiego odcinka ulicy Cieszyńskiej przylegającej bezpośrednio do budynku sądu. Zakres robót, mimo że nie jest wielki, to jest trochę kłopotliwy, bo równolegle wymieniane są sieci i wodociągowe, i gazociąg, i kanalizacyjne. Roboty prowadzone są praktycznie bez użycia ciężkiego sprzętu, jako że jest to tkanka
taka zabytkowa, uniemożliwiająca prowadzenie robót dużym, ciężkim sprzętem. Także jest to kłopotliwe, zdajemy sobie sprawę i dla mieszkańców, i dla nas. Mamy nadzieję, że po zakończeniu tych robót uliczki dostaną nowego blasku. Będzie to kolejny element zachęcający do przebywania w tej części miasta, zarówno Bielszczan, jak i osób z zewnątrz. W Książnicy Beskidzkiej uroczyście uczczono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Branżowe Święto Ludzi Książki było okazją do wręczenia listów gratulacyjnych i wyróżnień najbardziej zasłużonym bielskim pracownikom Książnicy Beskidzkiej. Spotkanie pozwoliło też podsumować roczne osiągnięcia tej jednej z najbardziej zasłużonych dla upowszechniania kultury miejskiej placówki. Oprócz tej zasadniczej działalności wypożyczeń, jest, w której było prawie ponad 1 400 000 w zeszłym roku, to jest przecież ośrodek, w którym bardzo aktywnie są inne formy prezentowane. To są spotkania literackie, to są spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi, seminaria, wiele, wiele znakomitych rzeczy w tej książnicy naszej tutaj się dzieje. No i tak co roku ta nasza książnica w rankingu, bo tak to trzeba nazwać, jeśli chodzi o szczebel wojewódzki, według danych GUS-owskich znowu za ubiegły rok zajęła znowu pierwsze miejsce. To jest ponad 46 tysięcy tych, którzy tutaj biorą i wypożyczają z tych naszych zbiorów. To jest ilość właśnie wypożyczeń, ilość wejść ludzi na 100 mieszkańców, na 1000 mieszkańców, są różne statystyki i za zeszły rok znowu nasza książnica zajęła pierwsze miejsce. W trakcie uroczystości odbyła się też promocja książki Beaty Mikuszewskiej pod tytułem Biblioteki i Bibliotekarze Bielska-Białej. To pierwsza książka opowiadająca o historii bibliotek w naszym mieście. Ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego. Pod tytuł tej książki Moja życiowa przygoda, wspomnienia na tle dzieł bibliotek Bielsku-Białej w latach 1954 do 1985 roku. Jest to wspomnienie byłej bibliotekarki, która tutaj pracowała, przez jakiś okres pełniła również i funkcje kierownicze. W zasadzie pierwsza taka książka, która ukazała się, która troszeczkę tak z innej strony patrzy na zawód bibliotekarza, mówi również o historii bibliotek w Bielsku i w Białej. Myślę, że zaciekawi to nie tylko samych bibliotekarzy, ale i również naszych czytelników. Oczywiście książka ta będzie dostępna także i na półkach naszej biblioteki. Tymczasem niemal w przededniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej na pierwszym piętrze Książnicy otwarto ciekawą wystawę poświęconą tej najgłośniejszej ostatnio grze zespołowej. Tytuł wystawy brzmi Piłka nożna w książce, na monecie i znaczkach i jest świetnym sposobem na zaprezentowanie osiągnięć zarówno bielskiej piłki nożnej, jak i wiążących się z nią najważniejszych wydarzeń piłkarskich w skali kraju. Zaprezentowane przedmioty pochodzą z kolekcji prawdziwych pasjonatów sportu: Czesława Kwaśnego, Kazimierza Polaka, Bogdana Dubiela oraz Ryszarda Radwana. Tworzą przy okazji świetną ścieżkę edukacyjną dla odwiedzających Książnicę czytelników, ale również całych zorganizowanych grup szkolnych. Wystawa przygotowana została przez Beskidzką Radę Olimpijską w Bielsku-Białej. Tam się tutaj dużo ciekawych rzeczy jest. Każdy znalazłby swoją działkę, chociażby na przykład taką historię Bielska-Białej. Zauważyliśmy, jest ilustracja meczu piłki nożnej Krakowi z Bielskiem z 1914 roku. Ponieważ też są pokazane różne foldery czy tabla klubów sportowych z awansu do drugiej ligi, z BBTS-u z 1954 roku, a więc historia znaczna. Kto się interesuje, na które monetami, no to ma tam złotą monetę polską, srebrne monety Niemiec, Hiszpanii. No, ciekawa kolekcja, natomiast znaczki również, ja myślę, każdy swoje znajdzie swoją działkę.